Dzisiaj będziemy robić racuchy. Ostatnio przeglądałem TikToka i natrafiłem na filmik z racuchami. Przepis w 5 minut na racuchy. Nigdy racuchów nie robiłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Potrzeba do tego 170 gram pszennej mąki. Nie wiem, jaka to mąka u nas jest. 3 łyżeczki cukru, 1-2 łyżeczki proszku do pieczenia, duże jabłka pokrojone w kostkę, 2 jajka, 150 ml mleka, miesamy, smażymy na rozgrzanym oleju na małym ogniu, z obu stron, do przyrumienienia. No. Nie wiem, ile to 170 gram, to wziąłem skrankę mąki i łyżkę mąki. Ile 150 ml mleka, to nie wiem. To wezmę dwie skranki mleka, może coś to wyjdzie. Najpierw od mąki chyba zacznę. O. Będziemy się na błędach uczyć. Trzy łyżeczki cukru. Mam za pamięci mi starczy w telefonie, bo z pamięcią w telefonie mam już słabo. 1, 2, nie wiem, czy kolejność ma znaczenie. Dwie, trzy łyski, 1-2 łyżeczki proszku do pieczenia, tak? 1, nie wiem, czy kolejność ma znaczenie, czy na jajka powinnem. 1. Jabłka dodałem, teraz jajko. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem kolejność. Co najpierw powinienem mąkę, a potem chyba jajka. Mówię pierwszy raz, to nie przepis na TikToku, bardziej się skupiałem na pisaniu składników w zesycie. O! Tak wygląda ciasto, czyli nie było wodniste. Musiałem dodać trochę mąki. Nie wiem, czy to jest lepiej, czy nie. O. Wiadomo, te rzeczy robię do filmu, ale przy okazji uczę się na błędach, robiąc te rzeczy w kuchni. Teraz rozgrzamy paternie. Następnym razem, jak mama będzie robić coś w kuchni, to będę się temu przypatrywał. Jak ona to wszystko robi z tymi składnikami. Jak na razie z tego, co robiłem, to jest zadowolony z naleśników. W miarę wysło. Nie wysło, ale coś tam wysło. Nie wiem, czy racuchy nakłada na paternię z takim czymś, czy łyską zwykłą. Poczekam, jak paternia się rozgrzeje. Nie jestem przekonany, czy ciasto wygląda jak na racuchy. Wrzuciłem. Takie coś się robi na paterni. Dobrze widać? Nie podoba mi się to. Chyba się zrobione coś jest. Takim coś wysło, taki potwór jakiś. Nie wiem, czy te racuchy będą. Ale z tego, co mi wysło, pokażę wam, jak wszystko zrobię. Na środku ostatni film z gotowania. A kiedy zrobię, jak będzie więcej jajek, spróbuję zrobić omlet. Te z tego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem. Jeszcze dwa razy trochę dodałem mąki. Wiadomo, to nie będzie tak samo jak mama. Mama dobre, lepsze dobre robi. A lepsze mama umie robić, dobre, mama dobre racuchy robi. No i to grubiutkie są, grubsze. Nie to co u mnie. I w przepisie też lepiej wyglądało. A, w opisie tego filmu będzie podany link do tego przepisu z TikToka. Moje spróbować zrobić. Boki mi się rumienią tych racuchów. Niby cudzysłowie racuchy. To jest za grubo, te jabłka pokroiłem. Kochani widzowie, skończyłem już smażyć racuchy. Mogę wam pokazać efekty już końcowe. O! Tak się prezentują. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie moje racuchy. Od 1 do 10. I napiszcie, jak wam się one podobają. Myślałem, że wyjdzie gorzej, a nie było tak źle. Jak na pierwszy raz.